numerem 1 Romy Di More, dwójka to Buzyrys, z trójką pobiegnie L'Esmeral de Chenny, koni numer 4 Samba de Letang, z piątką Rhapsody de Nacre, z numerem 6 Rive de Clairlonde. Koń oznaczony siódemką to Vivas Yusnes i z ósemką pobiegnie Saver d'Anjou. Międzynarodowa gonitwa dla 6-letnich i starszych kłusaków francuskich. I znów w górze chorągiewka. Miejmy nadzieję, że tym razem uda się równo wystartować. I jazda. Wystartowała gonitwa po starcie na prowadzeniu L'Esmeral de Chenny, ale bardzo szybko do przodu przesuwa się Samba de Letang i to ten koń obejmuje prowadzenie. L'Esmeral de Chenny na miejscu drugim, na trzecim jest Rive de Clairlonde. Samba de Letang na przedzie stawki, za nią L'Esmeral de Chenny, Rive de Clairlonde i Buzyrys. Tak wygląda prowadząca czwórka, natomiast stawkę w pewnym odstępie zamyka Rhapsody de Nacre. Samba de Letang na prowadzeniu i odsunęła się nieco od stawki. Na miejscu drugim jest L'Esmeral de Chenny, następnie Rive de Clairlonde, Saver d'Anjou, Romy de More, Vivas Yusnes, Buzyrys, który dość mocno stracił w dużym odstępie za stawką Rhapsody de Nacre, a Samba de Letang wydaje się powiększać swoje prowadzenie. Jest ono naprawdę już bardzo duże. Na miejscu drugim L'Esmeral de Chenny, naciskany przez Rive de Clairlonde, na miejscu czwartym Saver d'Anjou, następnie Romy Di More. Bardzo mocno nam się stawka rozciągnęła. Samba de Letang na zdecydowanym prowadzeniu, jest bardzo daleko z przodu przed goniącą dwójką, ta goniąca w zasadzie trójka już, bo przesuwa się też mocno do przodu Saver d'Anjou. Wygląda to w tej chwili tak, że z dużą przewagą Samba de Letang jest na prowadzeniu, następnie Saver d'Anjou, Rive de Clairlonde, L'Esmeral de Chenny i tę czwórkę goni jeszcze Vivas Yusnes. Samba de Letang na bardzo dużym prowadzeniu, chociaż zmniejszył się już dystans między Sambą de Letang a koniem, który w tej chwili na miejscu drugim, czyli Saver d'Anjou. Samba de Letang z zalaskiem cały czas na dość znacznym prowadzeniu, ale zmniejsza się już tutaj dystans między końmi. No i zobaczymy, czy sił wystarczy, żeby w takim tempie jednak do mety dobiec. Samba de Letang na prowadzeniu, na miejscu drugim Saver d'Anjou, na trzecim jest Rive de Clairlonde. Wygląda na to, że Saver d'Anjou przyspiesza i próbuje wyprzedzić Samba de Letang i to się udało. Samba de Letang szeroko i troszeczkę traci na prowadzeniu Saver d'Anjou, na miejscu drugim jest Rive de Clairlonde. One już na prostej finiszowej, Samba jest na miejscu trzecim. Saver d'Anjou na prowadzeniu, 400 metrów przed celownikiem, mocno goni Rive de Clairlonde, środkiem przesuwa się do przodu Romy Di More. 300 metrów mamy do celownika, Saver d'Anjou i Agnieszka Kupczak na prowadzeniu, goni Rive de Clairlonde i Gena Miksza, do walki próbuje się jeszcze włączyć Romy Di More, jeszcze tylko 200 metrów, Saver d'Anjou, czy utrzyma to tempo, próbuje jeszcze gonić Rive de Clairlonde, ale wydaje się, że Saver d'Anjou ma jeszcze bardzo dużo siły, niecałe 100 metrów już ma do celownika, zbliża się do niego z przewagą, Romy Di More przesuwa się na miejsce drugie, ale Saver d'Anjou i Agnieszka Kupczak wygrywają pewnie tę gonitwę, następnie Romy Di More, Rive de Clairlonde, Buzyrys, Vivas Yusnes, L'Esmeral de Chenny, Samba de Letang. I w dużym, dużym, a nawet bardzo dużym odstępie za stawką, bo jeszcze 350 metrów ma do celownika Rhapsody de Nacre. Jeszcze 100 metrów do celownika ma ostatni z zaprzęgów Rhapsody de Nacre. W sporym odstępie, ale kończą ten wyścig, więc nagródźmy je brawami. Rhapsody de Nacre powozi Wanda Górniak.
jako pierwsi, a w zasadzie jako pierwsze minęły linię celownika klacz Saver d'Anjou i powożąca Agnieszka Kupczak. Czekamy na zatwierdzony wynik tej gonitwy, a dekoracja odbędzie się na bieżni wyścigowej przed Trybuną Główną.